Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie, Rafał Macoch, Breve Leasing. Witam Państwa na czwartym odcinku serii Koktajl Inwestycyjny. Jest to cykl webinarów poświęconych inwestowaniu, poświęconych pieniądzom, ryzykom związanych z inwestowaniem. W ramach tego cyklu chcemy Państwu przekazywać informacje, uczyć, pokazywać gotowe rozwiązania. Mecenasem cyklu Koktajl Inwestycyjny jest Breve Leasing, emitent kwitu dochodowego. A dzisiaj gościnę udzielił nam Sabat Krajnu i jej właściciel, pan Zenon Dajda. Ze mną dzisiaj jest pan Paweł Zaręba-Śmietański. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o bańkach spekulacyjnych oraz o kryzysach. Ale zanim to nastąpi, chciałbym państwa zaprosić na wylosowanie zwycięzcy jednego z konkursów, który ogłosiliśmy na naszych mediach internetowych. Zapraszam do nas pana Zenona Dajdę, właściciela Sabatu Krajno. Panie Zenonie, zapraszam. Pan Zenon dokona losowania nagrody w ramach pierwszego konkursu. Bardzo proszę. Katarzyna Fołtym. I do pani Katarzyny powędruje, co panie Zenonie? Karnet CSS, u nas jest CSS, całosezonowy karnet narciarski. Upoważnia ten karnet do korzystania z wyciągów narciarskich na terenie naszego ośrodka, jak i również można na tym karnecie będzie wejść do Alei Miniatur nieograniczoną ilość razy, ale też i rabat w naszej restauracji. Gratuluję zwycięzcy. Gratulujemy i bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do dzisiejszej rozmowy z panem Pawłem, chciałbym państwu przedstawić krótko, co nas czeka. Za chwilę będzie rozmowa na temat baniek inwestycyjnych. Po tej rozmowie zaproszę państwa do wypełnienia krótkiej ankiety. Tą ankietę będzie można wypełnić zarówno w ramach dla tych, które zalogowały się do naszego systemu wideokonferencyjnego. Będzie można ją wypełnić zdalnie, a wszyscy inni uczestnicy spotkania czy uczestnicy spotkania, które transmitujemy także na portalu, na Facebooku, na portalu społecznościowym, na naszym profilu, profilu Breve Leasing, a także na profilu Sabatu Krajno. Te osoby będą mogły skorzystać z wydzielonej strony internetowej, ale powiem o tym, jak już będziemy w tej części programu. Oczywiście po ankiecie dla wszystkich osób, które zainteresowane są treścią dzisiejszej prezentacji, czyli rozmowie o kryzysie, o bańkach spekulacyjnych, będzie możliwość zadania pytań panu Pawłowi. I po tym panelu będziemy także jeszcze losowali kolejną nagrodę. Także zapraszam państwa na dzisiejszy odcinek. Panie Pawle, jeżeli moglibyśmy zacząć dzisiejszą rozmowę, tematem są bańki spekulacyjne oraz kryzysy. Proszę powiedzieć, czym są bańki spekulacyjne? Jaka jest poprawna definicja tego zjawiska? Tak, powiemy sobie dzisiaj o kryzysach i bańkach spekulacyjnych. Przy czym warto powiedzieć, że pod hasłem bańki spekulacyjne czasem się rozumie też i piramidę finansową, czyli mechanizm, kiedy pozyskuje się kolejnych inwestorów, żeby spłacać poprzednich, ale my nie o tym powiemy. Powiemy o mechanizmie trochę podobnym, ale jednak innym, czyli o bańkach spekulacyjnych. Bańka spekulacyjna to jest taki mechanizm, który polega na tym, że kupuje się dane dobro, licząc tylko i wyłącznie na to, że cena wzrośnie, a że cena wzrośnie dlatego, że w przeszłości wzrastała. Jednym słowem, powstaje taki samonapędzający się mechanizm, że dane dobro jest kupowane, bo w przeszłości cena rosła. No i ponieważ jest dobro kupowane, to cena dalej rośnie. Oczywiście prędzej czy później bańka musi pęknąć. I takich baniek systematycznie zdarzało się w historii wiele. Pierwszą bardzo taką znaną bańką jest tulipomania. To na pewno państwo wszyscy dobrze o tym wiedzą. Nie będę
szeroko na ten temat mówił. Chodziło o sprzedaż cebulek tulipanów, które w końcowej fazie tej manii osiągały jakieś w ogóle nieprawdopodobne ceny. Za jedną cebulkę można było pobrać równowartość rocznego wynagrodzenia, a nawet w skrajnym przypadku równowartość domu. Oczywiście bańka się rozwijała, dopóki się nie zawaliła. Ta bańka jest trochę szczególna, może dlatego, że to była taka pierwsza bardzo znana bańka. Dlatego, że nie do końca może były spełnione wszystkie warunki rozwoju bańki, o których tam za chwilę powiem, choć może częściowo też były spełnione. Na przykład nadmiar pieniędzy, bo ówczesna Holandia zaczynała się szybko bogacić, wchodziła w okres rozwoju. Może też i ten nadmiar pieniądza i wiara w przyszłość, te elementy też były obecne. Były też bańki związane z kompanią Mórz Południowym i z kompanią Mississippi. Tak zwana bańka Mórz Południowych, tutaj widzicie Państwo na tym wykresie. Widać, że tu cena wzrosła z wartości nieco ponad 100 funtów, czyli tam powiedzmy 130 do niecałych 1000, no ale liczmy na okrągło, że to był 10-krotny wzrost ze 100 funtów do 1000 funtów. Proszę zapamiętać tą skalę wzrostu, bo to będzie nam później potrzebne. Kompania Mississippi miała nieco silniejsze wzrosty, bo to z 500 livrów za jedną akcję do 10 tysięcy, czyli powiedzmy 20-krotny wzrost. Później była mania kolejowa, czyli tu ujawniło się zjawisko tak zwanej grynderki, czyli sztucznego zakładania spółek po to tylko, żeby zebrać pieniądze rzekomo na budowę linii kolejowych. Oczywiście nie zawsze tak się działo. Czasami te pieniądze po prostu znikały. Był też czarny czwartek, czyli załamanie się kursów na giełdzie w Nowym Jorku, które powiązane było z tak zwanym wielkim kryzysem. Była bańka w Japonii, ona również bazowała na bardzo niskich stopach procentowych, czyli łatwym dostępie do kapitału i dotyczyła kilku obszarów, ale szczególnie obszaru nieruchomości i obszaru akcji. Również w tej bańce japońskiej był ten element, który się często przy bańkach pojawia, że jakaś wiara nadmierna w przyszłość, bo Japonia wtedy była krajem bardzo silnie się rozwijającym, produkującym technologicznie. Ten element wiary w przyszłość i w nowe technologie widać było też w epoce bańki internetowej. I tu takie ogólna uwaga. Była ogromna wiara w internet. Czy ta wiara zawiodła? W pewnym sensie nie, bo to, że teraz rozmawiamy z Państwem, to zawdzięczamy internetowi. Technologie internetowe się rzeczywiście bardzo silnie rozwinęły, ale równocześnie proszę zauważyć, że tak naprawdę oprócz tego, że się rozwinął internet, to tak naprawdę normalna gospodarka niespecjalnie się zmieniła. Oczywiście pojawił się nowy kanał, ale dalej ludzie muszą gdzieś mieszkać, czyli buduje się domy, jeżdżą samochodami, czyli te samochody się robi, robi się benzynę, dalej oglądają również ludzie telewizję i tak dalej, jedzą i tak dalej, czyli te internet rzeczywiście się rozwinął, jest ważnym narzędziem, ale to nie znaczy, że ta tradycyjna gospodarka przestała istnieć. To jest takie typowe zjawisko, które również w okresie na przykład manii kolejowej było widoczne, że sobie nadmierne wyobrażenia wiązano z tą nową technologią. Była też być może już
część Państwa pamięta bańka nieruchomościowa, zakończona słynnym kryzysem finansowym. No i teraz pytanie, czy rozwija się obecnie kolejna bańka koronawirusowa, to o tym za chwilę sobie powiemy. I dlaczego formują się bańki? To są, można powiedzieć, dwa mechanizmy. Jeden ten mechanizm tradycyjny, trochę podobny do tego mechanizmu piramidy finansowej, czyli dostępie coraz to nowych inwestorów, ale też się pojawia zjawisko, że te bańki są nieco bardziej maskowane. Na przykład w ostatnim okresie bańki nieruchomościowej to wzrost cen nieruchomości był częściowo maskowany. Rozmaite instrumenty finansowe, nie, często nie handlowano właśnie wprost nieruchomościami, tylko rozmaitymi instrumentami powiązanymi z tymi nieruchomościami. Ważnym elementem jest to, że często to przybiera złudzenie działalności gospodarczej. Tutaj przytoczyłem aferę Biofermu. Pewnie już mało kto o tej aferze pamięta. Była to afera bardziej przypominająca piramidę finansową niż bańki, ale ponieważ jest to zjawisko trochę ciekawe, to wspomnę w paru słowach. Generalnie chodziło o to, że firma Bioferm sprzedawała chętnym tak zwany aktywator, który polegał na tym, że wsypywało się ten aktywator do mleka i po jakimś czasie coś tam się robił, jakiś taki skrzep, i ten skrzep Bioferm odkupywał po podwójnej cenie. No, jak się ktoś nad tym zastanowi, no to widać wyraźnie, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistą działalnością gospodarczą, no bo dlaczego ktoś miałby kupować ten serek tak zwany dwukrotnie drożej niż była cena aktywatora, dlaczego sam tego nie produkuje. Jednym słowem, tu jest jeden sygnał ostrzegawczy, że jeżeli ktoś nam oferuje zyski, które się nijak mają do rzeczywistości, to powinno się nam zapalić światełko ostrzegawcze. Również światełko ostrzegawcze się nam zawsze powinno zapalić, jeżeli ktoś mówi, że ma jakiś tam pewny zysk gwarantuje. Tradycyjna bańka się rozwija w ten sposób, że zwykle jej moment powstania jest dosyć racjonalny. Widzi się jakieś nowe technologie, tak jak internet czy kolej. Ale w późniejszej fazie, ponieważ te dane dobro, na przykład właśnie akcje, rosną, to w końcu to przybiera postać nieracjonalną, oderwaną od rzeczywistych wycen. Panie Pawle, powiedzieliśmy o Biofermie. Proszę powiedzieć tak na dobrą sprawę, jakie czynniki sprzyjają bańkom i tak na dobrą sprawę, jak ta bańka spekulacyjna przebiega? Na pewno takim czynnikiem sprzyjającym rozwoju bańce spekulacyjnej jest duża ilość pieniędzy na rynku. A w szczególności ta duża ilość pieniędzy na rynku wynika z tego, że jest dostępny szeroko tani kredyt. I tak na przykład było w bańce nieruchomościowej, że właścicielom nieruchomości, a nawet potencjalnym właścicielom nieruchomości oferowano bardzo tani kredyt i każdy ten kredyt mógł dostać, czyli ten kredyt był tani i łatwo dostępny. Elementem sprzyjającym jest również ograniczone możliwości innych lokat. W szczególności to dotyczy niskich stóp procentowych, czyli sytuacji, kiedy
lokaty w bankach są oprocentowane bardzo nisko, no bo wtedy ludzie wyciągają pieniądze z lokat i szukają, gdzie te pieniądze można ulokować i czasem właśnie trafią na jakąś bańkę. Czyli mamy taką sytuację jak teraz. No tak, tak, niestety mamy taką sytuację sprzyjającą rozwojowi bańek obecnie, ale o tym jeszcze też szerzej będę mówił. Zwykle też sprzyja rozwojowi bańkom dobra koniunktura gospodarcza, bo wtedy ludzie są skłonni do inwestycji, do większego ryzyka, bo gdy sytuacja gospodarcza jest gorsza, no to bardziej jakby chronią te pieniądze, nie trzymają w garści, bo boją się, co może zajść w przyszłości. Ale jest też jeden bardzo ważny czynnik, czyli każda bańka spekulacyjna ma jakąś swoją taką opowieść, czyli pojawia się coś nowego, może to być albo nowa technologia, jak to było na przykład z internetem czy z koleją, albo nowy obszar terytorialny, jak to miało miejsce z kompanią Mississippi czy kompanią Mórz Południowych, jednym słowem. Jest coś nowego i ludzie zaczynają wierzyć, że z jakichś powodów jest teraz inaczej niż zawsze było do tej pory. Czyli jak przebiega taka bańka spekulacyjna? To jest rysunek zaczerpnięty od Jeana Paula Rodriga. Ja nie do końca się z wszystkimi tu elementami zgadzam, ale to rozwinę temat. W każdym razie na początku inwestują tak zwane smart money. Zwykle właśnie zauważają, że dane aktywo jest niedoszacowane. Czasem się utożsamia smart money z instytucjami finansowymi, ale to jest jak najbardziej błędne. To nie chodzi o to, że to instytucje finansowe, raczej częściej to nawet są doświadczeni indywidualni inwestorzy, na przykład w rodzaju Warrena Buffetta, który no, jest na tyle przenikliwy, że widzi, że jakieś aktywo jest niedoszacowane. I to jest tak zwana faza ukryta. Jeszcze nikt o tym nie wie, że będzie rozwijała się bańka. Później cena tego aktywa rośnie i to jest wedle tego wykresu dołączają inwestorzy instytucjonalni. I moim zdaniem to jest o tyle nie do końca prawda, że raczej należałoby powiedzieć, że dołączają inwestorzy, którzy mają większe doświadczenie, że to nie jest przypadkowa tak zwana publiczność, która z gazet się dowiaduje, że coś się rozwija, tylko mogą to być zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni inwestorzy. Na tym etapie pojawia się tak zwana pułapka niedźwiedzia, która polega na tym, że ci, którzy najwcześniej kupowali, sprzedają z zyskiem, co powoduje lekkie zachwianie, ale tylko chwilowe i zaczyna się faza manii. I wtedy dołączają ludzie, którzy po prostu słyszą o czymś, na przykład z mediów, że dane aktywo strasznie rośnie w cenie i wtedy się dołącza tak zwana no, ta szeroka publika. Tutaj na szczycie widzimy, że jest napisany nowy paradygmat. Moim zdaniem ten hasło nowy paradygmat się pojawia dużo wcześniej, gdzieś tam na samym początku tej fazy manii, jako uzasadnienie, dlaczego te ceny, dlaczego właśnie teraz jest inaczej, dlaczego te ceny mają rosnąć i ludzie zaczynają wierzyć w ten nowy paradygmat, że teraz jest inaczej. Wreszcie oczywiście każda bańka kończy się. Często ma to formę tak zwanej pułapki byka, czyli po początkowym spadku jeszcze jest lekki podryk, który polega na tym, że ci, co jeszcze się nie załapali, widzą, o, jest trochę potaniało, to ja się jeszcze może załapię, czyli tutaj te ostatnie niedobitki się
załapują. Warto zauważyć, że najlepsze nastroje są u szczytu tej bańki, pomimo że nawet ceny przestają rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że tak powiem, u szczytu bańki wszyscy mają dane aktywo. Wszyscy, którzy mogli kupić, kupili, wszyscy o tym mówią, chwalą się, są bardzo z siebie zadowoleni. No i to powoduje właśnie, że nastroje są w tym momencie najlepsze. No, no i kończy się tak oczywiście gwałtownym spadkiem, nawet nierzadko poniżej realnej wartości, żeby w końcu wrócić do tej wartości właściwej. To jest taki ogólny schemat, który oczywiście nie zawsze się musi kropka w kropkę powtarzać. Coś nam to wolno idzie dzisiaj. Szanowni Państwo, prosimy też nam wybaczyć. Znajdujemy się w bardzo urokliwym miejscu, ale jesteśmy oczywiście uzależnieni od technologii. Za chwilę myślę, że wrócimy do naszej ciekawej rozmowy. I do prezentacji. Tutaj mamy szereg interesujących informacji, które pan Paweł zgromadził. Chcielibyśmy je państwu wszystkie zaprezentować i omówić. Także prosimy jeszcze chwilę cierpliwości. Mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do państwa z naszą prezentacją. Że prezentacja za chwilę się pojawi, natomiast póki co pozwolimy sobie w sposób tradycyjny wrócić do rozmowy, natomiast skorzystamy także z naszych notatek. Ja myślę, że w tej chwili dziękujemy za pomoc. Mamy tutaj też samą. Samą prezentację. No właśnie, panie Pawle. Kiedy mówimy, że to jest już bańka? Bańka ma swoje etapy. Zaczyna się jak zawsze niewinnie, bo zwykle chodzi o dobro, które jest niedocenione. Ale stopniowo ceny zaczynają się odrywać od wycen opartych na rachunku ekonomicznych, w szczególności na przykład od wycen fundamentalnych, co wynika z
z opisanego już mechanizmu no, psychologicznego. W związku z tym, żeby jakiś uzasadnić ten wzrost, zaczynają dominować nowe sposoby wyceny, odrywa się od tych tradycyjnych metod wyceny, na przykład od tradycyjnego wskaźnika cena do zysku, czy od wyceny przepływów finansowych i zaczyna się wyceniać na przykład przez jakieś różne dziwne wskaźniki, na przykład według liczby klientów, no, czy coś innego równie wymyślnego, uzasadniając to, że teraz jest właśnie inaczej i te tradycyjne wskaźniki już nie oddają właściwie rzeczywistości, no bo co ma cena do zysk, jak spółka jest bardzo, bardzo, bardzo rozwojowa. I ceny w końcu zaczynają rosnąć w sposób przypominający hiperbolę, czy może nie na ogół tak jest, nie zawsze tak bywa, ale te rosnące ceny szybko właśnie na ogół przyciągają kolejnych inwestorów, więc to jest zjawisko, które często się zdarza. Wreszcie mamy ten etap schyłkowy, o którym mówiłem. Wszyscy zaczynają w dane dobro wierzyć, sądząc, że wszyscy to chwalą, wszyscy o tym mówią. Ostatni niedowiarkowie milkną, pisze o tym popularna prasa i tak dalej, i tak dalej. Temat jest głośny. Wreszcie również instytucje finansowe zaczynają uznawać, że to może faktycznie. Tutaj przypomnę, że Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła właśnie na przykład indeks TechWIG z końcem roku 99, czyli kilka miesięcy przed załamaniem się bańki internetowej, no bo instytucje finansowe mają dość powolny cykl reagowania i zanim instytucja finansowa w coś uwierzy, to często to się pokrywa z okresem końca danej bańki. No i wreszcie mamy oczywiście niby powszechny entuzjazm, ale ceny przestają rosnąć, no bo wszyscy chwalą, jest entuzjazm, no ale już ustaje dopływ nowego kapitału, no i kończy się tak, że indeks, że musi się cena załamać. Więc tak możemy rozpoznać bańkę spekulacyjną. A co z kryzysem? A właśnie, a co z kryzysem? Trzeba powiedzieć, że w ogóle kryzys to jest takie pojęcie trochę no, niezbyt profesjonalne. To jest tak jak mówienie, że jest drożyzna, no to tak samo się mówi, że jest kryzys. Fachowo należałoby powiedzieć, że jest recesja gospodarcza i recesja jest zdefiniowana jako dwa kwartały z rzędu spadku PKB. Ale ponieważ to zjawisko dotyczy nie tylko spadku PKB, tylko ma bardzo szeroki zasięg, to dlatego nie mówienie o kryzysie nie jest takie bez znaczenia. Czyli pojawia się recesja gospodarcza, ale często towarzyszą temu na przykład wysoka inflacja, spadek produkcji, spadek zatrudnienia. Nie zawsze spadek zatrudnienia to jest to samo, co wzrost bezrobocia, bo można jakby trochę sztucznie nieraz eliminować bezrobocie, ale generalnie spadek zatrudnienia to na pewno tak. W rezultacie, ponieważ spada PKB, no to spadają i dochody państwa, a tym samym często i rośnie deficyt budżetowy. No i ponieważ jest atmosfera jaka jest, no to zaprzestaje się inwestycji, no bo po co inwestować, jak jest kryzys. Ogranicza się również konsumpcję, no bo wszyscy się spodziewają ciężkich czasów, więc również spada konsumpcja. Jeżeli zjawisko ma charakter regionalny, a nie globalny, no to często oznacza to spadek eksportu, ale nawet i w warunkach globalnych
dochodzą do głosu jakieś tendencje izolacjonistyczne i w ogóle ogranicza się też wymiana towarowa międzynarodowa. No właśnie, dlaczego powstają kryzysy? Kryzys mógłby mieć jakieś podstawy zewnętrzne, to znaczy gdyby na Ziemię uderzyła planetoida i zniszczyła połowę Stanów Zjednoczonych, pewnie efektem byłby również kryzys gospodarczy, więc takie zjawiska zewnętrzne też mogą wywoływać kryzys. Ale nadzwyczaj często kryzysy są w jakiś dziwny sposób powiązane z pęknięciem bańki spekulacyjnej. Tak było choćby na przykład w okresie wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęcie kryzysu utożsamiło się z tak zwanym czarnym czwartkiem, czyli spadkiem indeksów na amerykańskich giełdach. Przy czym to są zjawiska jakby trochę ze sobą nawzajem powiązane, to znaczy w okresie wielkiego kryzysu na przykład oznaki osłabienia gospodarczego już się zaczęły pokazywać przed krachem giełdowym. No i jakby przyczyniły się właściwie do tego krachu giełdowego, a z kolei krach giełdowy się przyczynił do rozprzestrzenienia się kryzysu. Czyli to są zjawiska ze sobą powiązane, że zarówno kryzys gospodarczy może powodować pęknięcie baniek spekulacyjnych, bo pogarszają się wtedy nastroje inwestorów, jak i odwrotnie pęknięcie bańki spekulacyjnej powoduje pogłębienie się kryzysu. Czyli właśnie takie mamy powiązanie kryzysu gospodarczego i bańki spekulacyjnej. Że symptomy osłabienia gospodarczego powodują, że wzrost bańki spekulacyjnej ulega osłabieniu, bo na przykład jeżeli byśmy mówili o akcjach, to oznacza, że spółki zaczynają podawać słabe wyniki finansowe, inwestorzy zaczynają się niepokoić, są ostrożniejsi, no i część z tych inwestorów zaczyna wyprzedawać akcje, no i w rezultacie bańka pęka. No i teraz co się dzieje, jak pęka bańka? Na końcu okazuje się, że kapitał się przemieścił od sektorów, gdzie mógłby być efektywnie wykorzystany, do sektorów, które były modne. Sektorów czy ogólnie do aktywów, które były ostatnio modne, a niekoniecznie, które przynosiły duże korzyści ekonomiczne. Ponadto kapitał się przemieścił z sektora realnej gospodarki do sektora spekulacyjnego, czyli zamiast te pieniądze napędzać przedsiębiorczość, były lokowane w jakieś aktywa spekulacyjne. Na skutek bańki pogarszają się nastroje inwestorów, i to zarówno tych inwestorów w rozumieniu rynku kapitałowego, jak i inwestorów w rozumieniu przedsiębiorców, czyli jedni i drudzy nie są zainteresowani inwestycjami. Następuje ogólne rozchwianie gospodarki. Tutaj warto przypomnieć, że na skutek kryzysu nieruchomościowego w roku 2008 zbankrutowało dobre kilka czy kilkanaście spółek giełdowych, dlatego że były, że tak powiem, umoczone w opcje walutowe, a nastąpiły wtedy gwałtowne zawirowania kursów walutowych, czyli nawet zupełnie niewinne firmy oberwały rykoszetem, no i po prostu zbankrutowały. No to tutaj mam akurat w pamięci spółkę Zakłady Mięsne Duda czy Budostal 5. No to były takie spółki, które by miały opcje walutowe i na tym poniosły ciężkie straty, które spowodowały ich bardzo silne problemy gospodarcze. No i to wszystko w rezultacie powoduje, że kryzys nabiera rozpędu i napędza się wzajemnie.
Jak odnieść, panie Pawle, to, co powiedzieliśmy do tej pory o bańkach spekulacyjnych i kryzysie, zwłaszcza tym historycznym, takim no, znanym jeszcze, odciskającym swoje piętno na nas, czyli 2008 roku, jak odnieść to do dnia dzisiejszego? Bo wchodziliśmy w ten rok jeszcze przed pandemią, już mówiło się na początku roku 2020 o nadciągającym kryzysie. Jak to wygląda w pana opinii? Tak, mówiło się o nadciągającym kryzysie, bo on był sygnalizowany na przykład tak zwanym odwróceniem krzywej rentowności stóp procentowych, jak również innymi sygnałami, więc ten kryzys musiał się pojawić. Traf chciał, że pojawił się w wyniku koronawirusa, ale można powiedzieć, że obecne środowisko mocno sprzyja powstawaniu baniek spekulacyjnych i w efekcie finalnie kryzysów. Mamy w szczególności rosnącą inflację. W Polsce jest ona obecnie najwyższa w Unii Europejskiej. Mamy rekordowo niskie ujemne stopy procentowe, a to oznacza, że inwestorzy, tak jak mówię, wycofują środki z lokat bankowych i szukają różnych możliwości inwestycyjnych. No, część tych środków idzie na nieruchomości, część na wybrane akcje, część na metale. W każdym razie inwestorzy szukają innych alternatyw wobec lokat, które de facto przynoszą ujemną korzyść obecnie. Do tego nakłada się wysoki deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny, a to nie jest bez znaczenia w oczekiwaniach na potencjalny kryzys. No i pojawiają się nastroje typu teraz jest inaczej. No teraz jest inaczej, bo na skutek koronawirusa gospodarka ulega gwałtownym przekształceniom. Oczywiście tak, ulega gwałtownym przekształceniom, natomiast trzeba pamiętać, że te przekształcenia mimo wszystko są mniejsze niż na przykład przyniósł nam internet, a po rozbiciu bańki internetowej, no mimo wszystko ta normalna gospodarka funkcjonuje jak funkcjonowała. Pojawiają się również takie głosy wobec tych modnych spółek, że tradycyjne metody już nie mają zastosowania, typu, że cena do zysk, nieważne jaka jest, no bo to jest spółka rozwojowa, więc mógłbym powiedzieć, że obecne środowisko jest takie sprzyjające bańkom i kryzysom. Czyli jak się ma obecna sytuacja do wywołana koronawirusem do sytuacji kryzysowej? Generalnie pamiętajmy, że kryzysy są nieuniknione. One się cyklicznie pojawiają. Nie wiemy tylko dokładnie kiedy, choć są sygnały ostrzegawcze, no ale one działają z jakimś wyprzedzeniem. Kiedy dokładnie następny kryzys będzie, to dokładnie nie wiemy. Natomiast rodzi się pytanie, czy to, co mamy teraz, to już jest koniec kryzysu, czy nie. No i tu mamy różne poglądy. Jeden pogląd mówi, że kryzys wywołany koronawirusem jeszcze się nie skończył i nie skończy się długo i on będzie trwał, czyli to jest tak zwany model L. Inni mówią, że to już jest po wszystkim, czyli gospodarka znów łapie równowagę, czyli to jest tak zwany model V, czyli był spadek, a teraz jest wzrost i wszystko wraca do normy. No i wreszcie trzeci pogląd, że obecne zakłócenie to jest tylko zapowiedź tak zwanego prawdziwego kryzysu. Ja na razie nie będę rozstrzygał, który z tych poglądów jest prawdziwy. Myślę generalnie, moim zdaniem, same zakłócenia wywołane koronawirusem gdzieś z początkiem przyszłego roku, myślę, że będą dobiegać końca, ale to nie znaczy, że nie grozi nam kolejny duży kryzys. I teraz, co mogłoby wywołać taki kolejny duży kryzys? Moim głównym powodem do niepokoju jest rosnące zadłużenie, w szczególności
to, że pojawia się coś takiego jak nowy paradygmat. Ten nowy paradygmat polega na tym, że zawsze do tej pory się było tak w historii, że jak ktoś się mocno zadłużał, no to na końcu musiał zbankrutować. Teraz się mówi, no, że gospodarki krajowe się muszą zadłużać, żeby się rozwijać i się tym zadłużeniem nie należy przejmować. Czyli jest teraz jest inaczej niż się działo przez całe tysiąclecia rozwoju gospodarczego świata. Czyli to jest bardzo niepokojący sygnał, że mamy właśnie ten nowy paradygmat. Przy czym, tak jak mówiłem wcześniej, ja uważam, że ten nowy paradygmat się nie pojawia na szczycie bańki, tylko u jej podstaw, daje podstawy do rozwoju. Oczywiście inne, są też inne niebezpieczeństwa, na przykład możliwy jest moment starcia o prymaty nad światem Chiny, USA. Nie wiadomo dokładnie, jaką formę by to miało przybrać, czy to by jakaś wojna walutowa, która by miała zdetronizować dolara, czy jakiś atak na chiński atak na przykład na obligacje amerykańskie, czy jakiś pomysł w ogóle nowej waluty ze strony Chin. W każdym razie takie starcie wydaje się, że prędzej czy później nas czeka. No nie mówię, że to może być w najbliższych dniach, ale takie niebezpieczeństwo wisi w powietrzu i myślę, że ono się prędzej czy później zrealizuje. Można też szukać niebezpieczeństwa w obecnym zakłóceniu wywołanym koronawirusem, w szczególności jeśli by się pojawiły jakieś kolejne fale rozwoju tej epidemii, no ale to też zależy od reakcji rządzących na tego wirusa. I wreszcie mogą też pęknąć jakieś inne duże bańki spekulacyjne, na przykład na nieruchomościach, bitcoinie, akcjach, przy czym te scenariusze pęknięcia bańki, one jest zawsze trudno przewidzieć, bo w momencie jak bańki rosną, to wszystkim się wydaje, że to jest zjawisko zupełnie normalne. Czy to był bitcoin? Osobiście nie sądzę, bo ten ma zbyt mały zakres bitcoin, żeby wpłynąć na, wywołać ogólnoświatowy kryzys. Akcje też nie do końca, bo one są bardzo wybrane akcje, to niekoniecznie rosną całe rynki, ale jak nas pokazuje przykład internetu, no to było tak, że ta mania internetowa się też przekładała stopniowo na inne spółki. To znaczy wystarczało, że ktoś powiedział, inwestuje w internet i od razu kurs rósł kilkukrotnie, więc takie zjawisko może też nastąpić. Na razie te wzrosty są, tak jak mówię, ograniczone do wybranych podmiotów, ale nie można wykluczyć, że ta mania ogarnie również inne rynki akcji. No i wtedy rzeczywiście byłoby już niebezpiecznie. Tak, a propos tego, czy teraz jest inaczej. Ten wykres pokazuje wzajemne relacje tak zwanych spółek wzrostowych do spółek dochodowych. Spółki wzrostowe to są te spółki, gdzie spodziewa się silnego wzrostu, natomiast spółki dochodowe to są z reguły spółki tradycyjnej gospodarki, gdzie spodziewamy się dużej dywidendy i chodzi o spółki stabilne. I teraz zarówno zbytnia przesada w preferowaniu wzrostu, czyli to, co pokazuje dolna część wykresu, jak jest nadmierna preferencja spółek dochodowych, co pokazuje górna część wykresu, to pokazuje, że rozwija się na rynku akcji jakaś mania. I tak patrząc historycznie, mamy kryzys naftowy, który miał miejsce w 1973 roku i wtedy może nie tyle wierzono w nowe technologie, ile spółki tradycyjne były obdarzone dużym wstrętem, bo
te spółki no, jednak bazowały w mniejszym czy większym stopniu na ropie naftowej, na transporcie i to powodowało, że te spółki były nisko wyceniane. Czyli tu mamy początek wykresu kryzys naftowy i duża awersja do tradycyjnej gospodarki. Później przychodzi rok 2000 i mamy bańkę internetową, czyli duże zainteresowanie wzrostem ze szkodą dla wartości i kolejne odbicie w drugą stronę, czyli duże zainteresowanie wartością, bo wtedy stały się w okresie tej bańki nieruchomościowej modne stały się zarówno instytucje finansowe, które finansowały te nieruchomości, jak i spółki powiązane z nieruchomościami, albo które miały duży zapas nieruchomości. Czyli jednym słowem wtedy zaczęto preferować tą gospodarkę tradycyjną ze szkodą dla spółek wzrostowych. I wreszcie mamy sytuację obecną. Jak widać, mamy bardzo duże zainteresowanie spółkami wzrostowymi, nawet większe niż było w okresie bańki internetowej, co jest sygnałem wysoce niepokojącym. Czy ten niepokojący sygnał się już całkowicie wyczerpał w postaci no, ostatnich miesięcy kryzysu? Nie jestem co do tego przekonany. Obawiam się, że to może być, może się jeszcze pociągnąć, zważywszy, że kryzys w roku 2000 ciągnął się jednak dość długo. Kolejny taki sygnał bardzo ważny, bo on jest sygnałem wręcz niezawodnym, to jest odwrócenie krzywej rentowności. Na czym polega odwrócenie krzywej rentowności? Otóż normalnym zjawiskiem jest to, że papiery wartościowe na dłuższy termin są oprocentowane wyżej niż papiery na krótki termin. Tutaj konkretnie mamy różnicę między skarbowymi papierami 10-letnimi a 3-miesięcznymi. I dlaczego następuje odwrócenie krzywej rentowności? Następuje dlatego, że ludzie zaczynają się obawiać o najbliższą przyszłość. Ludzie, to znaczy konkretnie świadomi inwestorzy, zaczynają się obawiać o najbliższą przyszłość, czyli jednym słowem lepiej widzą przyszłość dalszą niż przyszłość bliższą. I to powoduje odwrócenie krzywej rentowności, czyli te papiery na dłuższy okres stają się oprocentowane wyżej niż na krótki okres. I zawsze to zapowiadało okres kryzysowy. Również przed obecnym kryzysem koronawirusowym taka inwersja krzywej rentowności miała miejsce. Ona się już zaczyna odwracać. Na ile to oznacza koniec kryzysu, no to jeszcze nie przesądzałbym. Tutaj popatrzmy na efekty odwrócenia krzywej rentowności. Tak jak mówiłem, wszystkie sygnały, jakie były od roku 68, tu są zebrane, wszystkie one tak naprawdę trafnie wskazywały recesję. Czyli to jest bardzo ważny sygnał przyszłej recesji, czy też, jak szerzej mówiąc, kryzysu gospodarczego. Patrząc na obecny przykład, na obecny rok, 2020. Inwersja rozpoczęła się w maju zeszłego roku. Ona już się skończyła. Teraz jeśli popatrzymy na średni czas od rozpoczęcia inwersji do rozpoczęcia recesji, to było to średnio 12 miesięcy. A od dezinwersji, czyli po powrotu właściwych proporcji do końca recesji, mijało średnio 10 miesięcy, ale jednak ja bym się tym 10 miesiącami tak specjalnie nie przejmował, bo proszę zauważyć, że ten okres systematycznie się wydłuża, co pokazuje ta pionowa strzałka i w
okresie recesji poprzedniej 2008-2009 od dezinwersji do końca recesji trwało aż 2 lata. Gdybyśmy przyjęli te wartości średnie i próbowali na tej podstawie przewidzieć koniec recesji, no to z tej tabeli od dezinwersji do końca recesji by nam wychodziło, że to mniej więcej już jest koniec recesji, a z drugiego porównania by nam wychodził mniej więcej marzec 2021. Czy tak jak mówię z tym pierwszym przykładem średnią 10 miesięcy, ja bym był ostrożny, bo ten okres się jednak wydłuża. Czyli powiedziałbym, że recesja się gdzieś tam w przyszłym roku skończy, ale niekoniecznie bym był taki skłonny mówić, że ona już się skończyła. Raczej bym się spodziewał, że to będzie marzec, może nawet trochę później, może czerwiec. Okej. Panie Pawle, bardzo dziękuję za pierwszą część tego ciekawego spotkania. Ja teraz Państwa pragnę zaprosić na krótką przerwę. Wracamy do Państwa niebawem. Witamy Państwa po tej krótkiej przerwie na drugiej części naszego spotkania. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem jest pan Paweł Zaręba-Śmietański, a rozmawiamy o bańkach spekulacyjnych i o kryzysach. Panie Pawle, znamy już definicję bańki spekulacyjnej. Gdybyśmy mogli przybliżyć jakieś konkretne przykłady tego zjawiska. Mówię tutaj wiele o akcjach, na przykład o kompanii Mississippi, kompanii mórz południowych, kompanii kolejowej, więc zacznijmy od akcji. Mamy ranking popularności bankiera za zeszły miesiąc i tu na szczycie mamy 4 spółki. Biomet Lubin, CD Projekt, Mercator i Allegro. Patrząc na te spółki, warto pamiętać to, na co zwracałem uwagę na samym początku mojej prezentacji, czyli mówiłem, że kompania mórz południowych wzrosła niemal 10-krotnie, a kompania Mississippi wzrosła niemal 10-krotnie, a kompania mórz południowych 20-krotnie. No i popatrzmy, jak wzrosły akcje tych ulubionych 4 spółek inwestorów. One oczywiście prezentują sektory, które aktualnie są modne, czyli sektor medyczny, sektor handlu zdalnego i sektor gier. To są te sektory, które, jak się wydaje, mogły zyskać na epidemii koronawirusa. Warto zwrócić uwagę, że kompania Mississippi w szczytowym okresie swojego notowania miała wskaźnik cena do zysk na poziomie 130 przy wzroście, tak jak mówiłem. A Biomet Lublin w marcu był notowany po 87 groszy, a w szczycie notowań 32,80. No, ta prezentacja była robiona parę dni temu. Z tego, co się zorientowałem, to większość z tych akcji w międzyczasie trochę potaniała, trochę albo bardzo. Więc można by powiedzieć, że
tu występowałem jako prorok, ale tak naprawdę no to po prostu prezentacja była robiona tydzień temu. No i widać, że mamy wskaźnik cena do zysk, na przykład Biomed Lublin ponad 300, CD Projekt blisko 160, Allegro 274. No i jeżeli to porównamy do sławetnej kompanii GCP i do wzrostów, no to można powiedzieć, że niech się schowają tamte kompanie wobec naszych wybranych przykładów. Jedyna spółka, która ma jakiś taki rozsądny wskaźnik cenowo-dostępny, no to jest Mercator Medical, aczkolwiek też po nieprawdopodobnych wzrostach, czyli z niecałych 10 zł do szczytu notowań 77 zł, czyli tam blisko 80 razy cena wzrosła. No to pokazuje skalę wzrostów, no czy to jest rodzaj mani, no to rozsądzenie zostawiam Państwu. No właśnie, widzę u Pana na prezentacji kryptowaluty i Bitcoina. Na naszych poprzednich spotkaniach, ci z Państwa, którzy byli, pewnie pamiętają, na panelach tych dyskusyjnych pojawiły się pytania o to, czy warto do portfela inwestycyjnego na przykład dołączyć inwestycje w kryptowaluty. Te kryptowaluty ostatnio są bardzo modne. Czy w przypadku kryptowalut, Panie Pawle, możemy mówić o bańkach spekulacyjnych? Tutaj można powiedzieć, że Bitcoin się nie do końca zachowuje w sposób typowy dla bańki spekulacyjnej. Przede wszystkim dlatego, ten Bitcoin no, rozwija się już bardzo długo. Można mówić, że to już wszedł w modę już no, chyba 20 lat temu. Więc to jest trochę za długie zjawisko jak na typową bańkę spekulacyjną, ale oczywiście bywały bańki spekulacyjne, które rozwijały się latami, więc to nie jest taki rozstrzygający argument. Inny argument, że to nie jest bańka, jest to, że jednak ceny nie rosną cały czas w sposób przypominający hiperbolę, tylko że ta waluta zalicza również dramatyczne okresy spadków. Natomiast jeżeli oczywiście popatrzymy na to w perspektywie historycznej, no to wzrosty są rzeczywiście nieprawdopodobne i to by z kolei właśnie przemawiało za tym, żeby upatrywać bańki spekulacyjnej w bitcoinach. Czy bańka, czy nie? Ja osobiście w każdym razie jestem przekonany, że Bitcoin nigdy nie stanie się uznaną walutą państwową. Bo to, co się uważa za zaletę Bitcoina, czyli że jest ograniczona podaż, w gospodarce normalnego państwa jest wadą nie do zaakceptowania. No bo jeżeli mamy stałą liczbę Bitcoinów, a gospodarka się systematycznie jednak rozwija, no to musiałoby to prowadzić w rezultacie do mechanizmu deflacji, czyli pieniądz byłby wart coraz więcej, a to deflacja z reguły prowadzi do stagnacji gospodarczej, bo ludzie wstrzymują się wtedy z zakupami, tylko chowają te pieniądze, które rosną ceny, licząc, że one jeszcze wzrosną ceny, więc to jest dla gospodarki zjawisko bardzo niekorzystne. To prowadzi do wniosku, że Bitcoin w obecnej postaci nigdy nie stanie się jakąś uznaną walutą państwową. Być może państwa wprowadzą coś, jakiś rodzaj kryptowaluty, ale na pewno nie będzie to Bitcoin, tylko raczej jakieś własne wynalazki. I w te własne wynalazki musiałby być wpisany jednak jakiś mechanizm emisji nowych kryptowalut. Więc dla mnie osobiście temat Bitcoin jest tematem no, mocno wątpliwym inwestycyjnie.
Czy może być taka sytuacja, o której pan wspomniał, czyli te Chiny, o których mówiliśmy, czy to może być właśnie ten kierunek? Tak, to może być ten kierunek. Nawet się mówi o tym, że Chiny czynią w tym kierunku jakieś przygotowania. Gdyby Chiny wymyśliły jakiś mechanizm kryptowaluty, który by zyskał światowe uznanie, a być może właśnie miałby wpisany jakiś mechanizm, na przykład emisji jednak nowej kryptowaluty, być może to udałoby się w ten sposób wyprzeć dolara z pozycji numer jeden na rynkach światowych. Kolejnego zagrożenia i właściwie największego ja osobiście upatrałbym w rosnącym zadłużeniu. Dlatego, że tak jak mówiłem, mamy tu tak naprawdę nowy paradygmat, czyli mówienie, że aby gospodarki się rozwijały, trzeba się zadłużać. Przy okazji pewnie wszyscy sobie zadają pytanie, no wszyscy są zadłużeni, no to u kogo są zadłużeni? No, państwa są zadłużone tak naprawdę u obywateli. Można powiedzieć, że no, państwa emitujące obligacje, te obligacje są kupowane i w ten sposób państwo się zadłuża. No ale to państwo powiedzą, no dobrze, no, ale ile osób kupuje te obligacje. Natomiast możecie państwo nie wiedzieć, że jesteście że państwo się u was zadłużyło, no bo na przykład jeżeli zakładacie państwo lokatę w banku, no to bank leci i kupuje za te pieniądze obligacje Skarbu Państwa w dużym stopniu. To samo robią rozmaite fundusze inwestycyjne, inne instytucje finansowe typu ubezpieczyciele, więc możecie państwo nawet nie wiedzieć o tym, że państwo się u was zadłużyło. Można powiedzieć, że Polska jest zadłużona, no jeszcze nie tak bardzo, patrząc na typowe przykłady, szczególnie na przykład Japonii, skrajnie zadłużonej, ale tym niemniej to nie znaczy, że należy to zjawisko lekceważyć. Oficjalnie mówi się, że Polska jest zadłużona na poziomie 55% PKB, ale tak naprawdę to raczej by należało mówić o poziomie około 55%. To pokazuje ten dolny wykres według standardów unijnych. No bo na przykład mamy szereg długów ukrytych na przykład w formie emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju czy BGK. To niby są prywatne spółki prawa handlowego, które wyemitowały obligacje, tyle że te obligacje tak naprawdę nie służą interesom tych instytucji, tylko to były, z tego były wypłacone te wszystkie tarcze antykryzysowe i są to obligacje poręczone przez Skarb Państwa. No wiadomo, że te instytucje, które wyemitowały obligacje, pewnie na końcu tego nie spłacą, tylko spłaci to Skarb Państwa, więc to jest taki przykład takiego ukrytego długu na niebagatelną kwotę, tam już chyba w tej chwili około 100 miliardów złotych. To zresztą jest podobny case jak z Chinami. Tutaj oficjalne zadłużenie jest 54% PKB, ale jeżeli się do tego dojdzie zadłużenie rządów regionalnych, to się z tego już robi 94% PKB. No dobrze, ale można powiedzieć, że 65%, nawet jeżeli tak liczymy, to wciąż jest jeszcze nie tak dużo w stosunku do innych państw. Zgoda, ale problem polega na tym, że tak naprawdę nie tylko relacja długu do PKB się liczy. Warto tutaj przypomnieć, że na przykład gdybyśmy wzięli dług
Polski z roku 76 do, w stosunku do krajów kapitalistycznych tylko, no bo była wtedy taka gospodarka, że trudno inaczej liczyć ten dług. Realnie on był liczony tylko w stosunku do krajów kapitalistycznych, więc w momencie, kiedy się zaczynały kryzysy gospodarcze w Polsce w roku 76, to zadłużenie wynosiło ledwo kilka procent PKB. Oczywiście mówię to w stosunku do tego tak zwanego drugiego obszaru płatniczego. W momencie już załamania kompletnego gospodarki w 89 roku, to dochodziło do kilkunastu, no niechby nawet 20%. W każdym razie nie są to kwoty, które by z dzisiejszej perspektywy powalały na kolana. No, w 89 roku ten dług wynosił raptem 24 miliardy dolarów, nawet jeżeli będziemy mówić, że te dolary były wtedy trochę więcej warte, a PKB Polski było trochę niższe, no to mimo wszystko nie jest to kwota, która z dzisiejszej perspektywy robiłaby wrażenie. Jednak prawda jest taka, że Polska miała wtedy wszystkie te czynniki, które tu są podane, tak naprawdę niekorzystne. Bo co się liczy? Liczy się na przykład jakość waluty, czy to jest waluta globalna, wymienialna, niewymienialna. Polska oczywiście miała wtedy walutę niewymienialną. Teraz mamy trochę lepiej, bo mamy walutę wymienialną, ale ciągle nie mamy waluty globalnej, tak jak ma Stany Zjednoczone, czy częściowo kraje w strefie euro, czy Japonia, więc tu jesteśmy w gorszej pozycji. Istotne jest również oprocentowanie długu. Ten dług polski z okresu Gierkowskiego, to on wynosił 10%, oczywiście to było bardzo dużo. Dzisiaj ten dług jest niżej oprocentowany, ale pytanie, czy on będzie zawsze tak nisko oprocentowany, czy te stopy procentowe jednak nie będą musiały iść z czasem w górę. Moim zdaniem będą musiały iść w górę. Liczy się też stosunek długu krótko i długoterminowego. Oczywiście czym więcej tego długoterminowego, tym lepiej. Polska Gierkowska miała głównie dług krótkoterminowy, co było zjawiskiem bardzo niekorzystnym. I bardzo istotny jest stosunek długu zagranicznego i krajowego, bo tu jest przykład Japonii na pierwszym miejscu, przy czym Japonia jest zadłużona głównie u swoich obywateli. To jest sytuacja dużo bezpieczniejsza niż zadłużenie zagraniczne. U nas w tej chwili to zadłużenie krajowe jest większe niż zagraniczne, ale to zagraniczne wcale też nie jest takie małe. Ważna jest też innowacyjność gospodarki, czyli innowacyjność powoduje to, że inni patrzą na nas jak na lidera i to buduje zaufanie do przyszłości tego kraju. Stąd Japonia może się bardziej zadłużać, Stany Zjednoczone mogą się bardziej zadłużać. Nasza gospodarka niestety nie jest w tej chwili bardzo innowacyjna, a jeszcze mniej innowacyjna była w czasach Gierkowskich. Wielkość eksportu do PKB i to niestety, tak jak mówię, za okresie komuny to było bardzo niski ten eksport był i to po prostu brakowało pieniędzy na spłacanie tego krótkoterminowego zadłużenia. Teraz sytuacja jest na pewno lepsza, ale daleko nam ciągle do czołowych państw eksporterów. Liczy się też struktura tego eksportu, czyli czym więcej w tym eksporcie innowacji albo typowej produkcji, tym lepiej. Jeżeli się eksportuje surowce, to surowce są silnie narażone na wahania koniunktury, co powoduje, że mogą się pojawiać okresy niepłynności, no bo otrzymujemy ze sprzedaży surowców mniej niż się spodziewaliśmy. Jest też istotne uzależnienie od importu. Polska Gierkowska się uzależniła od importu, a no, no niestety, jeżeli mamy dług zagraniczny, równocześnie musimy importować, to jest sytuacja niekorzystna.
Istotna jest siła krajowego sektora finansowego. Tutaj mamy przykład na przykład Szwajcarii, niewielkiego kraju, który ma bardzo silny sektor finansowy i to pozwoliłoby mu Szwajcarii zadłużać się dość mocno. My mamy ten sektor finansowy no na pewno lepiej rozwinięty niż w czasach gierkowskich, ale ciągle jeszcze nie aż tak jak czołowe kraje zachodnie. Istotne są oczywiście posiadane rezerwy budujące zaufanie do danego kraju, wiarygodność na rynkach finansowych. Tutaj niestety wydaje się, że ta wiarygodność nasza na rynkach finansowych nieco zaczyna słabnąć. Istotne jest tempo wzrostu PKB, czy inwestorzy, którzy nam powierzyli pieniądze, widzą, że ten kraj się rozwija i to nadaje perspektywy spłaty. Istotny jest na przykład też udział wydatków stałych w budżecie, nastroje społeczne, tym zaufanie do władzy. To wszystko buduje, tych czynników można by wymieniać wiele, to wszystko buduje określoną zdolność spłacania zadłużenia. Niestety w tym rankingu, w tych czynnikach, no pasujemy się trochę gorzej niż te czołowe kraje zachodnie, stąd porównywanie Polski do na przykład Japonii nie do końca jest takie adekwatne, czy porównanie się do Stanów Zjednoczonych, mimo że te kraje mają nawet większy udział długu w PKB. No właśnie, porozmawialiśmy o światowym zadłużeniu. Z naszego rodzimego podwórka wiemy, no już nie oceniając, czy to jest duże to zadłużenie Polski, czy nie, ale wiemy, że ten dług Polska jednak ciągnie spory za sobą. Co musiałoby się wydarzyć? Czy w ogóle jest jakaś szansa, czy to jest możliwe, żeby z tego zadłużenia kiedyś wyjść? To jest możliwe i nawet takie działania były podejmowane w Europie przed kryzysem koronawirusowym. To zadłużenie próbowano zmniejszyć. Natomiast to wymaga szeregu działań. Niektóre z tych działań są po prostu ze sobą sprzeczne. Przede wszystkim trzeba by mieć umiarkowaną inflację. Ta inflacja pozwoli redukować realną wartość długu i jak się wydaje, taki scenariusz nasz bank centralny trochę próbował realizować, czyli żeby mieć stosunkowo umiarkowaną inflację, a jednocześnie niskie stopy procentowe. Ta inflacja nie może być bardzo wysoka, bo bardzo wysoka inflacja rujnuje gospodarkę, ale powiedzmy taka inflacja 4-5% rocznie pozwalałaby realnie zmniejszać dług, no prawdę mówiąc okradając obywateli, bo inflacja jest rodzajem okradania obywateli, no ale byłaby to droga do realnego zmniejszenia długu. Jednocześnie musiałyby być niskie stopy procentowe, czyli płacić stosunkowo niskie odsetki od kapitału, który się pożyczyło. No i to na razie jest realizowane. Musiałby towarzyszyć temu szybki wzrost gospodarczy, czyli zwiększanie dochodów budżetowych. A równocześnie zatrzymanie tempa wzrostu długu, czyli deficyt musiałby być trzymany w ryzach, no powiedzmy gdzieś tak do granicy 3% PKB, tak się zwykle uważa, że to jest taka rozsądna granica. Problem w tym, że jeżeli chce się napędzać gospodarkę długiem, no to się zadłuża jeszcze bardziej, a nie redukuje się ten dług, więc tutaj mamy trochę w obecnej sytuacji trochę pewną sprzeczność, żeby utrzymywać równocześnie wzrost gospodarczy, a równocześnie nie emitować długu. No, wydaje się też, że nasz obecny rząd próbuje scenariusza ukrytego wzrostu podatków i to jest warunek
tak naprawdę no, konieczny, jeżeli chce się zmniejszać dług, no to po prostu trzeba mieć większe dochody. Problem w tym, że ten wzrost podatków zwykle bije w szybki wzrost gospodarczy, więc to są cele trudne do pogodzenia. No i wreszcie pewnie dochodziłoby drenowanie spółek Skarbu Państwa, które ma teraz miejsce, czyli wyciąganie pieniędzy z tych spółek na różne cele, które inaczej byłyby pokrywane z budżetu. W ten sposób można trochę redukować wydatki budżetowe. I tak jak mówię, no to jest taki scenariusz trochę abstrakcyjny, nie do końca do zrealizowania. On jest w tej chwili realizowany, ale no, powiedzmy fragmentami. W każdym razie to co się teraz dzieje, co trochę próbuje robić rząd, będzie musiało powodować, że lokaty będą realnie spadać, czyli będą ujemnie, realnie oprocentowane i to w tej chwili miejsce od pewnego czasu, a w związku z tym inwestorzy będą no, szukali innych możliwości lokowania. Ponieważ te środki, które w tej chwili odpływają z lokat, idą głównie na jakieś inwestycje alternatywne, no to w tej chwili powiedzmy, że ta inflacja się jeszcze tak bardzo nie napędza. Natomiast ten potencjał inwestycji alternatywnych no, w końcu się wyczerpie i dlatego spodziewałbym się, że w dłuższej perspektywie jednak ta inflacja zacznie wzrastać, co będzie jeszcze mniej korzystne dla trzymania pieniędzy na lokatach albo inwestowania w obligacje skarbowe. Czyli jednym słowem te tradycyjne sposoby lokowania będą mniej opłacalne, no i inwestorzy będą szukali alternatyw, co zresztą już się dzieje, już w tej chwili szukają alternatywnych możliwości inwestycyjnych. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, według niektórych osób jesteśmy już w trakcie kryzysu, który dodatkowo pogłębiany jest tą sytuacją związaną z pandemią. Wiemy, to powiedzieliśmy już, wspominał pan, panie Pawle, że kryzysy w pewien sposób cykliczny się powtarzają. Czego zatem możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Tak, tak jak mówiłem, kryzysy są nieuniknione, no bo po prostu one się cyklicznie zdarzają. I w związku z tym no, na pewno trzeba śledzić oznaki wyprzedzające kryzysu gospodarczego. I tu, jak pokazałem, bardzo ważnym sygnałem jest odwrócenie krzywej rentowności. Ale też są i inne sygnały wyprzedzające, które warto śledzić, żeby wiedzieć, kiedy kryzys jest już blisko, bo tak dokładnie wiemy, że kryzysy będą, ale tak dokładnie z reguły nie wiemy, kiedy one wybuchają. Warto śledzić to odwrócenie krzywej rentowności i dużą różnicę między rentownościami, obligacjami korporacyjnymi a skarbowymi, no bo to pokazuje, że świadomi inwestorzy się obawiają o przyszłość tych korporacji. Ważnym sygnałem jest nadmierna preferencja akcji wzrostowych lub dochodowych, czyli rozwijanie się jakiejś manii na rynku akcji. No i wreszcie wiele sygnałów wprost gospodarczych, czyli spadek zamówień w przemyśle, spadek liczby wydanych pozwoleń budowlanych, spadek akcji kredytowej banków i tak dalej, i tak dalej. Na pewno na ten kryzys warto tak czy owak przygotowywać się i budować własną poduszkę finansową, bo nigdy nie wiemy, w jakim stopniu ten przyszły kryzys nas dotknie. A żeby budować własną poduszkę finansową, no to przede wszystkim trzeba skonstruować
dobry portfel inwestycyjny i dobrać do niego dobre aktywa. Ja tego tematu będę teraz rozwijał, bo ja o tym mówiłem szeroko na swoim naszym poprzednim spotkaniu, więc tutaj zainteresowanych odesłałbym do poprzedniego webinaru. Okej, czyli wiemy, że kryzys na pewno nadejdzie. Na to się powinniśmy przygotować, budując tutaj jakąś poduszkę finansową i planując, tak jak pan wspomniał, to na jednym, dla tych z państwa, którzy nie byli z nami na poprzednich odcinkach, jeden z odcinków był poświęcony zagadnieniu związanemu z budowaniem portfela inwestycyjnego. Panie Pawle, bardzo dziękuję za drugą część dzisiejszego spotkania. A ja chciałbym państwa teraz na krótko zabrać w świat pewnych alternatywnych rozwiązań. Powiedzieliśmy sobie, że jednym z elementów niwelowania kryzysu, który pewnie nadejdzie, skutków tego kryzysu, ochrony naszych aktywów finansowych przed skutkami, negatywnymi skutkami tutaj związanymi z rosnącymi skutkami związanymi z pogłębiającą się recesją. Żeby zabezpieczyć nasze aktywa finansowe, powinniśmy szukać pewnych alternatyw inwestycyjnych, czyli takich inwestycji, które zapewnią nam na tyle mocne oprocentowanie, na tyle wysokie oprocentowanie, żeby zniwelować skutki tej rosnącej recesji. Jedną z możliwości jest właśnie zbudowanie dobrego portfela inwestycyjnego, to o czym wspominał pan Paweł. Czyli tak na dobrą sprawę ten portfel inwestycyjny powinien składać się z różnych rozwiązań inwestycyjnych. Mogą to być akcje, mogą to być obligacje. Jeżeli chodzi o lokaty bankowe, może nie jest to najlepszy przykład w tej chwili, dlatego że lokaty bankowe, tak jak wspomnieliśmy, są na oprocentowaniu ujemnym. Czyli de facto dzisiaj, gdybyśmy nawet znaleźli dobrą lokatę bankową, taką na poziomie na przykład 2% i zainwestowali tam nasze pieniądze, może okazać się, że z każdym kolejnym miesiącem będziemy na tej lokacie tracili, a nie będziemy tutaj zyskiwać. Jedną z alternatywnych rozwiązań może być dla państwa kwit dochodowy, którego emitentem jest Brewe Leasing. Kwit dochodowy jest to instrument inwestycyjny, który pozwala w pierwszym okresie inwestycyjnym, tutaj wymierne korzyści przynieść w postaci oprocentowania ponad 11%. To oprocentowanie w pierwszym okresie inwestycyjnym rocznym to jest 7,5%. W całym okresie inwestycyjnym, gdybyście państwo tym rozwiązaniem byli zainteresowani, mamy ponad 47%. To rozwiązanie, czyli kwit dochodowy Brewe Leasing, złożone jest z kilku okresów inwestycyjnych. Ważne w tym wypadku jest to, że można po każdym z takich pełnych okresów inwestycyjnych z tego rozwiązania wyjść, gdyby okazało się, że środki, które państwo powierzyliście Brewe Leasing, zainwestowaliście w kwit dochodowy, są do czegoś państwu potrzebne. Czyli mamy ten element opuszczenia tak jakby całej inwestycji, to jest bardzo istotne. Inwestycja w kwit dochodowy jest inwestycją zabezpieczoną. Zabezpieczenie w przypadku kwitu dochodowego stanowi pakiet wierzytelności. Tutaj zastaw rejestrowy, sądowy zastaw rejestrowy na zmiennym pakiecie wierzytelności. A wierzytelności w przypadku Brewe Leasing zbudowane są w oparciu o umowy leasingu i faktoringu, które spółka w ramach swoich działań operacyjnych zawiera. Co ciekawe, każda z tych umów posiada również swoje własne odrębne zabezpieczenia. Te zabezpieczenia zarówno w przypadku umów faktoringowych, jak i umów leasingowych zabezpieczają interes spółki, ale też pośrednio zabezpieczają interes inwestorów, którzy zdecydowali się w kwit dochodowy zainwestować.
Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, gdybyście Państwo rozważali kwit dochodowy jako jeden z mechanizmów, który znajdzie się w Państwa portfelu inwestycyjnym, to jest długoletnia historia, jeżeli chodzi o obsługę czy to obligacji, czy kwitu dochodowego. Mamy w przypadku Brewe Leasing zamknięte 22 emisje obligacji regularnie przez spółkę opłacane i takie, w których kapitał wrócił do inwestorów. Także jeżeli byście byli Państwo zainteresowani rozwiązaniem, alternatywnym rozwiązaniem do obligacji, czy do akcji, czy do inwestycji na przykład w metale szlachetne i chcielibyście dołączyć Państwo do swojego portfela inwestycyjnego, tak aby swoje aktywa zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami rosnącej inflacji, zapraszamy do kontaktu z nami, a żebyśmy my mogli z Państwem na ten temat swobodnie porozmawiać, jakbyście chcieli Państwo też dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego rozwiązania, zapraszam Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety. Ta ankieta dla osób, które zalogowały się do naszej platformy Click Meeting wideokonferencyjnej, dostępna będzie za chwilkę, będzie można ją wypełnić, korzystając z mechanizmu systemu Click Meeting. Natomiast dla tych wszystkich osób, które nie zdążą tego zrobić, będzie można tą ankietę wypełnić. Otrzymacie ją Państwo na adresy mailowe, które posłużyły Wam do rejestracji na dzisiejszy webinar. Natomiast ponieważ dzisiejsze spotkanie transmitujemy także na naszym profilu facebookowym, profilu Brewe Leasing, a także na profilu naszego dzisiejszego gospodarza, czyli Sabato Krajno, czyli te osoby, które oglądają tą transmisję na żywo, mogą przejść na stronę webinarbrewereasing.pl/ankieta i tam tą ankietę wypełnić. Chcę Państwu powiedzieć, że wśród wszystkich osób, które wypełnią tą krótką ankietę, dzięki której będziemy mogli z Wami się skontaktować i opowiedzieć Wam więcej, bądź odpowiedzieć na Wasze pytania związane z kwitem dochodowym, rozlosujemy nagrodę, a informacje o tej nagrodzie pojawią się na naszym profilu facebookowym w kolejnych dniach. Także zapraszam Państwa serdecznie do wypełnienia ankiety. Te osoby, które zalogowały się do naszego serwisu wideokonferencyjnego, będą mogły to zrobić w sposób online'owy, czyli teraz. I tak przypomnę jeszcze raz, gdyby się Państwu nie udało, proszę się nie martwić, na adresy, które posłużyły Wam do rejestracji na ten webinar, wyślemy Państwu te ankiety. Natomiast przypomnę, że wszyscy Państwo, którzy jesteście z nami na żywo, za pomocą transmisji facebookowej, możecie wejść na stronę webinar.breweleasing.pl/ankieta i tamtą ankietę wypełnić. Zapraszam serdecznie. Zostawimy Państwu troszeczkę czasu dla tych osób, które będą chciały tą ankietę teraz wypełnić, żebyście mogli to zrobić w tym momencie. I za chwilkę po ankiecie będziemy mieli, to już Państwa serdecznie zapraszam, panel pytań, gdzie będziecie mogli Państwo, te osoby, które są zalogowane do naszego systemu wideokonferencyjnego, będziecie mogli bezpośrednio zadać pytania panu Pawłowi, pytania związane z bankami spekulacyjnymi, czy kryzysem, tą sytuacją, która w tej chwili ma miejsce. Poczekajmy jeszcze chwilę, dajmy jeszcze chwilę czasu osobom, które wypełniają ankietę, a my za chwilę do Państwa wracamy z panelem pytań i odpowiedzi. Przypomnę tylko, że zaraz po panelu pytań i odpowiedzi mamy jeszcze jedną nagrodę. Nagrodę związaną z jednym z naszych konkursów, który ogłosiliśmy przed dzisiejszym webinarem. I po panelu pytań ponownie zaprosić naszego dzisiejszego dobrodzieja, pana Zenona Dańdę, właściciela Sabato Krajno, aby pomógł nam wylosować tą osobę. Ale to za chwilę. Najpierw za chwilę po ankietach będziemy mieli panel pytań
i odpowiedzi, na które już Państwa teraz serdecznie zapraszam. Jesteśmy na żywo, a ja jeszcze tylko naszą asystę techniczną poproszę o dostęp do komputera, który na początku naszej prezentacji nam zaczął szwankować. Okej, za chwilę będziemy. W porządku, mamy już. Przeszliśmy już do panelu pytań. Mamy już pierwsze pytanie. Może w takim razie, panie Pawle, odpowiedzmy na pytanie jednego z naszych uczestników. Tak, mamy bardzo ciekawe pytanie. Czy kryzys zadłużeniowy będzie oznaczał upadek tradycyjnych banków i czy wtedy właśnie nie przyjdzie czas kryptowalut? Tak, kryzys zadłużeniowy może oznaczać poważne kłopoty dla banków w obecnej postaci. I część tych banków może rzeczywiście upaść. Czy wtedy przyjdzie czas kryptowalut? Być może tak, ale kryptowalut uważam, że innych niż Bitcoin, czyli być może walut jednak emitowanych bardziej przez państwo, bardziej odpowiednie do stosowania w nowoczesnej gospodarce, bo tak jak postarałem się wyjaśnić, moim zdaniem Bitcoin się nie nadaje do stosowania szerokiego we współczesnej gospodarce. Więc teza jest bardzo ciekawa, bardzo słuszna, natomiast niekoniecznie by w tym zakresie polegał na Bitcoinie. Czekamy na kolejne pytania, zachęcamy do zadawania ich. O, tu mamy takie pytanie trochę podszyte polityką, ale dobrze. Program której partii politycznej w Polsce ocenia pan najlepiej z punktu widzenia gospodarki? To ciekawe pytanie, panie Pawle. Jak się do niego odnieść? Chociaż nie chcieliby się politykować, broń Boże. Tak, tak, tak. Pytanie podchwytliwe, bo zmusza nas do dokonywania jakichś wyborów politycznych. Generalnie powiem tak, że ja jestem generalnie gospodarczym liberałem i uważam, że czym więcej liberalizmu w gospodarce, tym lepiej, więc nie wskazując imiennie wprost na jakąś partię, bliskie są mi takie partie, gdzie jest dużo tego liberalizmu gospodarczego, co oznacza mały udział państwa w gospodarce, stosunkowo niskie podatki. Oczywiście pewne wydatki trzeba finansować wspólnie, ale moim zdaniem czym więcej tej wolności, tym lepiej. Ja myślę, że można byłoby to krótko skwitować, że podpisalibyśmy się pewnie obaj z panem Pawłem pod takim programem, który zapewniłby wyjście z zadłużenia, o którym przed chwilą mówiliśmy, tak? Okej. Tak, 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 ale nie, niestety to się wiąże z pewnymi cięciami wydatków socjalnych, ale w moim przekonaniu takie cięcie wydatków socjalnych byłoby niestety konieczne, jeżeli chcemy wyjść z zadłużenia. Czyli nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo musielibyśmy zabrnąć w tak zwany jakiś wybór, tak, w tym wypadku. Przejdźmy może do kolejnego pytania. Dolar, czy pana zdaniem dolar amerykański jest zagrożony w swej roli pieniądza światowego? Perspektywicznie tak. Oczywiście na dziś ta rola jest niezagrożona. Dolar wciąż dominuje, ale trzeba sobie przypomnieć, że jeszcze gdzieś tam w XIX wieku
dominował na rynkach światowych funt brytyjski, a wcale nie dolar. I funt brytyjski dominował i nagle stosunkowo szybko znikł wraz z upadkiem znaczenia gospodarczego Imperium Brytyjskiego. Więc powiedziałbym, że dolar amerykański jest zagrożony, no, głównie pewnie przez rosnącą rolę Chin i tym samym umniejszanie roli USA jako potęgi światowej, ale póki USA jest tą potęgą światową, no to bym tutaj jakichś bardzo szybkich ruchów nie spodziewał. I mamy kolejne pytanie. No, może pan odczyta, panie Pawle. No właśnie. Dlaczego uważa pan, że pokazane spółki są przewartościowane? Cena do zysku to nie wszystko, liczy się potencjał wzrostu. Oczywiście starałem się cały czas o tym powiedzieć, że cena do zysku to nie wszystko, to prawda. A dopóki ten wskaźnik cena do zysk mieści się w jakichś racjonalnych granicach. To znaczy, jeżeli ten wskaźnik cena do zysk wynosi na przykład 300, no to trudno powiedzieć, że ile lat musiałaby się ta spółka rozwijać, żeby ten wskaźnik cena do zysk doszedł do jakiegoś normalnego poziomu rzędu, no 10, 12, no niech by było, że 15, więc jednym słowem spółka rozwojowa zgoda, ale to oznacza, że wskaźnik cena do zysk wynosiłby nie 10, tak jak w tradycyjnej spółce, no ale powiedzmy 30, no to jeszcze byłaby akceptowalna wartość. A jeżeli wynosi 300, to moim zdaniem to już jest przesada. I kolejne ciekawe pytanie. Czy uważa pan, że recesja wywołana koronawirusem dobiega końca? No te starałem się wyjaśnić w swojej prezentacji. Myślę, że bezpośrednio wywołana koronawirusem dobiegnie końca w przyszłym roku, co nie znaczy, że nie czają się na horyzoncie jakieś kolejne kryzysy i kolejne recesje. Wiele tu zależy od rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie do końca umiemy je przewidzieć, czyli po pierwsze, czy się skutecznie zaszczepimy i w związku z tym będzie można ograniczać wszelkie lockdowny i gospodarka będzie mogła wracać na normalne tory. Po drugie, jak się w tym wszystkim zachowają rządy, czy zachowają się do końca racjonalnie, czy nie. Ale generalnie to powiedziałbym, że tak, spodziewam się, że pomału dobiega końca i gdzieś tam w okresie marzec 2021 pewnie dobiegnie końca ta recesja. Mamy kolejne pytanie. Jedną z oznak kryzysu są taniejące surowce. Z kolei dobrze byłoby mieć w portfelu między innymi srebro. To o tym już rozmawialiśmy na naszych spotkań. Pytanie, skoro srebro jest zarówno metalem szlachetnym, jak i surowcem, to jak zachowa się podczas kryzysu, jak pan ocenia? Tak, srebro jest generalnie faktycznie skorelowane z surowcami, a z drugiej strony jest ujemnie skorelowane z akcjami. Więc jeżeli mamy w portfelu akcje, to dobrze jest uzupełniać portfel metalami szlachetnymi, bo to nam ogranicza ryzyko. Natomiast prawdą jest, że jak w czasie kryzysu tanieją surowce i w związku z tym może tanieć srebro. Na razie moim zdaniem się na to nie zanosi, dlatego że na rynku jest dużo taniego pieniądza, który szuka swojego miejsca i jednym z tych miejsc jest
są metale szlachetne obok wybranych akcji czy obok nieruchomości, więc na razie bym się nie spodziewał jakiegoś szczególnego zagrożenia dla srebra czy złota. Myślę, że przed tymi metalami szlachetnymi jest jeszcze okres no, przynajmniej tam dwóch czy trzech lat dobrej koniunktury, bo tak jak mówiłem, wolne pieniądze w pierwszej kolejności szukają inwestycji o charakterze nowym finansowym, a srebro czy złoto są do tego zbliżone. Więc ciężkie czasy, owszem, mogą nabyć, ale jeszcze nie teraz. No i mamy kolejne pytanie. W takim razie, jeśli by to nastąpiło, to jaka waluta zajęłaby jego miejsce, a może nie waluta? No właśnie. Na razie właśnie nie widać potencjalnego kandydata do zajęcia miejsca po dolarze, więc na razie bym nie, jak mówiłem, bym nie mieścił schyłku do dolara w jakimś najbliższym czasie. Natomiast trafnie tutaj zwrócono uwagę, że kryzys zadłużeniowy może spowodować właśnie rozkwit kryptowalut i to rzeczywiście może mieć miejsce, ale kryptowaluty w nieco innej formie niż występują do tej pory. Czy to będzie euro? Nie sądzę. Czy to byłby wprost chiński juan? Na razie się na to nie zanosi. No, innych potencjalnych mocnych kandydatów nie widać. To mamy jeszcze pytanie, tak? Sugeruje pan, że kolejny kryzys będzie związany z zadłużeniem i ogólną niewypłacalnością, czy tak należy rozumieć? To znaczy ja nie wiem, czy tak będzie. To jest moja teza, którą podaję jako bardzo prawdopodobną, że widzę bardzo poważne niebezpieczeństwo wiążące się z rosnącym zadłużeniem i dalszy wzrost tej tendencji pewnie będzie powodował, że w pewnym momencie będzie musiał nastąpić taki czy inny reset, czy nie wiem, jaką to formę przybierze, czy powie się ok, uznajemy wszelkie długi za niebyłe, czy jakoś to ten dług się w jakiś sposób zostanie zrestrukturyzowany, tego jeszcze nie wiem i pewnie nikt na świecie nie wie. Natomiast moim zdaniem systematycznie rośnie ryzyko kryzysu związane z zadłużeniem i ogólną niewypłacalnością. No i mamy pytanie w nawiązaniu do jednego ze slajdów, w zasadzie chyba tego ostatniego slajdu, tak? Kiedy należy spodziewać się kolejnego kryzysu? No ja mówię, że tak naprawdę to nie wiem. Raczej trzeba śledzić sygnały wyprzedzające, które no, z wyprzedzeniem paru miesięcy czy nawet w niektórych wypadkach nawet i roku dadzą nam sygnały, że kryzys się zbliża. Tak jak w wypadku kryzysu koronawirusowego mieliśmy od parę lat spadającą różnicę między oprocentowaniem obligacji 10-letnich i 3-miesięcznych, aż w końcu doszło do inwersji, która już zwiastowała, że ten kryzys jest bliski. Więc nie umiem odpowiedzieć dokładnie na pytanie, kiedy należy spodziewać się kolejnego kryzysu. Trzeba po prostu śledzić te wskaźniki wyprzedzające. Czekamy na kolejne pytania. Zachęcamy Państwa do zadania kolejnych pytań. I mamy kolejne pytanie. Czy według Pana są jakieś kraje zagrożone niepokojami społecznymi wskutek wystąpienia kryzysu?
No pewnie tak, pewnie takie zagrożenie istnieje, aczkolwiek nie umiem powiedzieć, w którym kraju społeczeństwo pierwsze straci cierpliwość. Natomiast no, oczywiście, że przedłużające się ograniczenia wolności z czasem wywołują frustrację, która w pewnym momencie przerodzi się w jakieś niepokoje społeczne. Miejmy nadzieję, że zdążymy ze szczepionką przed tymi jakimiś drastycznymi niepokojami społecznymi. I jest to scenariusz bardzo, bardzo prawdopodobny, bo perspektywa, że pojawiają się szczepionki na koronawirusa, może powodować, że ludzie jeszcze chwilę wytrzymają w cierpliwie. Czy na kryzys nie jest najlepiej mieć po prostu dobra realne nieruchomości, złoto, alkohole inwestycyjne? Tak, dobra realne mają tą cechę, że zabezpieczają przed inflacją, czyli cokolwiek kupimy realnego, to powiedzmy statystycznie rzecz biorąc, będziemy zabezpieczeni przed inflacją. Czy to będzie kanister benzyny, czy to będzie worek cukru, beczka spirytusu, czy sztabka złota, czy nieruchomość, to wszystko dobrze zabezpiecza przed inflacją. Natomiast te wszystkie dobra w istocie to jest tylko jakieś bierne przetrzymanie okresu wzmożonej inflacji. To nie są dobra, które przynoszą dodatkowe korzyści. Nikt nie od złota czy alkoholi inwestycyjnych nie wypłaca kuponów, dywidend. Jeszcze najbliżej temu są nieruchomości, bo nieruchomości możemy wynająć i czerpać z tego korzyści. Więc z tego zestawu najbardziej podobają mi się nieruchomości jako możliwość nie tylko zabezpieczenia przed inflacją, ale i możliwość czerpania potencjalnie dochodów. I mamy kolejne pytanie dotyczące kwitu dochodowego, o którym wspominałem, kwitu dochodowego Brewe Leasing. Czy kwit dochodowy to papier wartościowy i jak często płacone są odsetki w wysokości 7,5% rocznie? Kwit dochodowy to oczywiście papier wartościowy. On jest to formalnie rzecz biorąc weksel. Weksel jest papierem wartościowym. Co więcej, weksel to jest papier wartościowy o bardzo silnej mocy egzekucyjnej, ma tą właściwość mocniejszą nawet niż na przykład obligacja. Nie bez przyczyny się nawet obligacje zabezpiecza czasem wekslem i też się to uznaje jako zabezpieczenie obligacji. Natomiast odsetki są płacone co kwartał, oczywiście te 7,5% rocznie trzeba w takim układzie podzielić na 4, żeby mieć wysokość kwartalnego kuponu. Ja może tutaj dodam, o czym nie wspomniałem wcześniej, że kwit dochodowy to nie jest wymysł ostatnich dni czy miesięcy. To jest papier wartościowy, który w polskiej historii miał już swój debiut. Ten debiut to, jeżeli dobrze pamiętam, panie Pawle, był chyba lata 90. I bodajże Fiat, tak, Elbrueller, czyli tutaj kilka firm z PepsiCo bodajże, kilka firm z tego mechanizmu już korzystało. A możemy też wspomnieć, że kwit dochodowy i jego historia, tak na dobrą sprawę, to jest nawet przełom, początek poprzedniego stulecia, można powiedzieć. Znaczy takie papiery jako commercial papers funkcjonowały już w XIX wieku, bo tu trzeba, te papiery się właśnie się nazywają commercial papers w odróżnieniu od obligacji, czyli bond. Dokładnie. To jest rozwiązanie, które w USA, tak jak mówię, no już ma nieomal wiekową tradycję, bo z XIX wieku. Czyli jest to rozwiązanie, które posiada swoją historię. Ile miesięcy trwa pierwszy okres odsetkowy, o którym była mowa w punkcie pierwszym prezentacji?
Rozumiem, że pytanie odnosi się do kwitu dochodowego, czyli mamy ten pierwszy okres odsetkowy. Znaczy, nie wiem, jak rozumieć to pytanie, czy no bo odsetki są generalnie wypłacane co kwartał, tak? Natomiast sam kwit dochodowy w kolejnych okresach inwestycyjnych trwa rok, a pierwszy okres jest wydłużony i obecnie on wynosi 15 miesięcy od momentu utworzenia tego papieru, przy czym jeszcze wcześniej jest również oprocentowany okres oferowania, który też trwa 3 miesiące. Czy jednym słowem, pierwszy kupon jest jakby podwójnie liczony, bo zawiera pierwszy okres kuponowy, jak i okres oferowania. Czy mamy kolejne pytania od Państwa? W jakim okresie czasu odbyły się wspomniane 22 emisje kwitów dochodowych? Tutaj trzeba wyjaśnić, że to nie chodziło o... Te 22 emisje, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o historię Breve Leasing i tą historię emitenta, ponieważ teraz dopiero będziemy kończyli pierwszą emisję kwitu dochodowego, te 22 emisje, one związane są z emisjami obligacji, które Breve Leasing do niedawna emitowało i pierwsza emisja obligacji, jeżeli ja dobrze pamiętam, miała miejsce w 2015 roku. I te 22 emisje odnoszą się do emisji obligacji. Natomiast tutaj mówiąc o tych 22 emisjach, chciałem Państwu wskazać, że Breve Leasing jako emitent obligacji, teraz kwitów dochodowych, ma swoją historię i jest emitentem, który realizuje swoje zobowiązania wobec inwestorów w sposób regularny, przewidywalny i najważniejsze, dokonuje terminowego zwrotu powierzonego kapitału. Czekamy na kolejne pytania. To jest ciekawe pytanie. W takim razie, jakie konkretne aktywa inwestycyjne warto teraz posiadać, Pani powie? No ja o tym szerzej mówiłem na swojej poprzedniej prezentacji, na naszym poprzednim spotkaniu. I nie chciałbym tu się może powtarzać, tylko jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to najlepiej byłoby zerknąć na tamtą prezentację, bo generalnie nie chodzi o to tylko, żeby posiadać określone aktywa, ale żeby z tych aktywów zbudować dobry portfel, bo na obecne czasy, tak jak to pokazywałem poprzednio, no to standardowo uważa się, że dłużne instrumenty finansowe są najlepszym wyborem, natomiast z tego trzeba skonstruować cały portfel inwestycyjny, żeby to jak najlepiej służyło inwestorowi. Okej, czekamy na kolejne pytania. A ja tylko przypomnę Państwu, jeżeli dołączyliście do koktajlu inwestycyjnego przy okazji tego odcinka, czyli odcinka czwartego, poprzednie odcinki dostępne są na kanale YouTube spółki Breve Leasing. Można tam podejrzeć tę tematykę, którą poruszaliśmy. Czekamy jeszcze na kolejne pytania. Jeżeli pytania się już wyczerpały, poczekajmy jeszcze dosłownie kilka sekund.
Ja powiem tak, jeżeli tych pytań Państwo teraz nie macie, a chcielibyście dowiedzieć się coś więcej, to oczywiście przekazuję. Okej, to mamy jakieś podziękowania. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć troszeczkę więcej o tej tematyce, którą poruszaliśmy w poprzednich naszych spotkaniach, zapraszam Państwa serdecznie na kanał YouTube. Zapraszam Państwa także na stronę kwitdochodowy.com, na której możecie dowiedzieć się więcej szczegółów na temat samego kwitu dochodowego. A teraz, moi Państwo, zamknijmy w takim razie panel pytań i odpowiedzi. Pozostała nam jeszcze jedna rzecz, mianowicie wylosowanie laureata drugiego konkursu. I tutaj ponownie zapraszam do nas naszego gospodarza, pana Zenona Dańdę, właściciela Sabatu Kraj. No, panie Zenonie, zapraszam do nas serdecznie. Proszę o wylosowanie kolejnego zwycięzcy. Hubert Kawa Łek. Hubert Kawałek. Dobrze, pan Hubert Kawałek jest laureatem drugiego konkursu, a proszę powiedzieć, co będzie w tym wypadku nagrodą. Całosezonowy ski pas narciarski. To upoważnia do korzystania wszystkich biegów tutaj na stacji Sabat Kraj. Bardzo dziękujemy. W takim razie będziemy kontaktować się ze zwycięzcą za pomocą naszego Facebooka. I zaraz po dzisiejszym webinarze. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że dopisała publiczność. Mam nadzieję, że ten przekaz live na kanałach facebookowych naszym firmowym, a także na kanale facebookowym Sabatu Krajna, naszego dzisiejszego gospodarza, też cieszył się dużą oglądalnością. Panie Pawle, panu serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą kolejną bardzo ciekawą prezentację. Również dziękuję. Chciałbym podziękować tutaj mecenasowi tego cyklu Koktajl Inwestycyjny, czyli spółce Breve Leasing, za zorganizowanie kolejnego spotkania. Dziękuję raz jeszcze panu Zenonowi Dańda za Sabatu Krajno, za tą dzisiejszą gościnę, udostępnienie pomieszczeń. Państwa serdecznie zapraszam do tego bardzo urokliwego, pięknego miejsca, Sabat Krajno. No i cóż, zapraszam Państwa także do śledzenia cyklu Koktajl Inwestycyjny. Jeżeli dobrze pamiętam, panie Pawle, będziemy planowali spotkanie na styczeń, czyli chyba na 26. 26 stycznia planujemy. Co do tematyki, zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, naszych stron na Facebooku. Tam Państwo pewnie w styczniu poznacie tematykę kolejnego spotkania. Pewnie będziemy mieli dla Państwa kolejne niespodzianki, kolejne nagrody, kolejne konkursy. Zachęcam do śledzenia tego cyklu. A teraz w imieniu organizatora, czyli spółki Breve Leasing, emitenta kwitu dochodowego, w imieniu zarządu tej spółki i pracowników, chciałbym wszystkim Państwu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożyć najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia. Chciałbym, żebyście Państwo także weszli w ten nowy rok z dobrymi perspektywami, zrealizowali swoje zamierzenia, cele biznesowe, a także dokonali właściwych wyborów inwestycyjnych. Szanowni Państwo, dziękuję za kolejne 2 godziny intensywnych rozmów, tym razem o bańkach spekulacyjnych i o kryzysie. Zapraszam na kolejne odcinki. Żegna się z Państwem Rafał Macoch, firma Breve Leasing, oraz pan Paweł Zaręba-Śmietański. Bardzo dziękuję, panie Pawle, raz jeszcze. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.